Zeszły tydzień dochodziły nas informacje o przygotowaniach w Niemczech do wielkiej akcji protestu. Wczoraj i dziś rano pojawiły się informacje, że również polscy kierowcy ciężarówek i polscy rolnicy przejechali przez granicę i pomagają niemieckim kolegom protestować przeciwko polityce Unii Europejskiej. Szczegóły. Powody organizatorów przyczyny tego projektu, tego protestu zna Krzysztof Załuski, pisarz, dziennikarz, publicysta i łączymy się, który świat w tej chwili ogląda ze swojego domu na kaszubach. Więc, dzień dobry Państwu. Dzień, dzień dobry, dobry, dzień dobry. Też. Pozdrawiamy piękne kaszuby i kaszubów, a, a my zajmijmy się tym, co się dzieje w Niemczech. Przede wszystkim dlaczego? E, powodem e, tych protestów były, e, była próba cofnięcia przez rząd e, dotacji do paliwa e, w, i wprowadzenia nowych e, podatków, e, które e, i tak, e, które e, według rolników e, e, i tak e, biednych e, zrujnowałyby ich do reszty. To był taki e, podstawowy cel, z tym, że wygląda na to, że. Że to były y, takie y, preteksty właściwie do, 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 do zmian i y, y, ogólnych zmian, bo y, z, niezadowolenie y, Niemców y, sięga w tej chwili zenitu. Widać to m.in. po sondażach, gdzie partia Olafa Scholza ma w tej chwili około 3% poparcia, więc w porównaniu np. z AfD w, len, w Landach Wschodnich. E, czyli w byłej NRD, gdzie e, AfD, e, czyli e, Alternatywa dla Niemiec ma już e, 37%, a partia e, e, CDU ma 30, bodajże 3 czy 2%. Więc tutaj widać, że, że te nastroje są rzeczywiście gorące. Czy na wieście o tych protestach władze usiłowały się wycofać chociażby z tych e, likwidacji, tych dopłat do paliwa? E, tak, w tej chwili z tego co wiem, to e, albo całkowicie, albo najpierw była mowa o częściowym wycofaniu się z, z tych e, likwidacji tych dopłat. E, albo nawet już w tej chwili całkowicie. E, z tym, że to już rolników zdaje się nie zadowala. Zresztą. No tam to nie są jest inne już... postulaty, prawda? I tak. jakie są inne postulaty? E, przyznam, że. E... Ciężko byłoby mi w tej chwili je wszystkie wymienić. Jest, to, to są typowo socjalne postulaty. Ale no jasne, ale to... też jest postulaty dotyczące polityki Unii Europejskiej, bo ja rozumiem, że rolnicy niemieccy twierdzą, że władze kraju nie kierują się dobrem obywateli, podatników niemieckich, ale dobrem elit brukselskich. No tak, to jest właśnie to jest właśnie yy, w tej chwili bardzo bardzo do, wyraźnie zauważalne, zresztą rozmawiałem wczoraj z y, dwoma y, mieszkańcami Niemiec i y, którzy powiedzieli, że Którzy powiedzieli mi to tacy ludzie: jeden, jeden wzięty y, adwokat, drugi y, nazwijmy to milioner, wydawca y, pol, polskojęzyczny, którzy tam już siedzą od, od, od 40 paru lat. No i powiedzieli mi, że, że jest w tej chwili ewidentnie dotarło do, 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 do Niemców, że y, polityka unijna jest tak samo wymierzona y, przeciwko interesom niemieckim, jak my to odczuwamy tutaj w Polsce. E, więc e, elity e, brukselskie nie są tożsame z, z elitami, które rządzą e, Niemcami. Tutaj te interesy się kompletnie rozjeżdżają. E, no właśnie, więc... tutaj mamy przede wszystkim ograniczenie produkcji rolnej. Opodatkowanie emisji, no chociażby dwutlenku węgla czy metanu wydzielanego przez krowy, mamy takie przygotowanie Unii Europejskiej do importu tak, tak. żywności z Ameryki Południowej po to, żeby w drugą stronę mogły pojechać produkowane w Niemczech maszyny i urządzenia, a z drugiej strony do importu z Ukrainy, gdzie znowu absolutnie żywność europejska nie jest konkurencyjna z tamtejszą produkcją, wysokotowarową i wysoko schemizowaną. I... Oczywiście, ale tu są, te, tu, są też, tu są też projekty wprowadzenia i już na całego y, wprowadzenia podatku od y, niedopałków papierosów, y, od kubków, y, od kubków y, i torebek plastikowych. Y, to y, te... są podatki, które bezpośrednio podat mają płynąć do Brukseli już tak, bez pośrednictwa budżetów krajowych. Te podatki już są, e, obowiązują, tylko w tej chwili opłacane są z budżetu państwa. Teraz chce, e, rząd chciał to przerzucić na, na konsumentów. Więc tam jest ten, ten, ten cały protest to, jest, to wygląda trochę jak początek e, strajków sierpniowych u nas. I jeżeli to będzie w tym kierunku szło, i przy tak niskim poparciu dla rządu no to prawdopodobnie rząd zostanie zmieciony w najbliższym czasie, a przecież wybory parlamentarne są do, 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 do Parlamentu Europejskiego są już za kilka miesięcy, więc tam gra idzie rzeczywiście o bardzo wysoką stawkę. Mm -hmm. Mamy też informację, że dołączają się do tego rolnicy z innych krajów, Austria, Szwajcaria, Holandia. Mieliśmy przecież protesty rolników w Holandii w zeszłym roku, kiedy to rolnicy sprzeciwstawili się rządowi Rutego i jego pomysłom, by no właśnie, ograniczał produkcję, by tutaj chłopi... Nie wiem, sprzedawali, oddawali swoje pola państwu. To jest Mali jakiś skoń... totalitarny cyrk, który po prostu jest nie do pomyślenia. No, to jest efekt tego, że Europa, Unia Europejska czy, czy, czy wcześniej wspólnota europejska, która była budowana na podstawach chrześcijańsko-demokratycznych stworzonych przez grupę Schumana, w tej chwili kieruje się przesłankami czy, 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 czy utopiami, które wymyślił niejaki Spinelli, komunista, trockista, włoski. E, I to są, e, ta elita współczesna to są, e, to są dzieci Rote Armii Fraktion, czyli e, to jest to pokolenie e, Rafu, które doszło do władzy, które w, w latach 70-tych otwarcie mówiło o, o długim marszu poprzez instytucje. Bo jeżeli zbrojnie nie wyszło, no to trzeba to przeprowadzić. Jeżeli, się nie, nie, jeżeli nie można być wilkiem, czy, czy, czy niedźwiedziem, czy lwem, no to trzeba być lisem. No i to w tej chwili są tego efekty. Więc Unia stoi w tej chwili, moim zdaniem, na zakręcie, i albo albo dojdzie do totalnego zwarcia, a to właśnie wygląda na początek, y, albo y, i zostanie, zostanie to oczyszczone z tego pokolenia Rafu, albo, no, albo czeka nas zamordyzm totalny z y, właśnie z takimi y, podatkami, właściwie od wszystkiego, od, od gazów y, 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 y. Krowich, nazwijmy to, po, 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 po niedopałki papierosów, i za chwilę, za chwilę nie będziemy mogli się na, tak naprawdę ani poruszać własnymi samochodami. E, bo to jest zamach. Spinelli wprost mówi o, o likwidacji jakiejkolwiek własności, a własność jest jedną z podstaw właściwie człowieczeństwa, no bo tym się różnimy między innymi od, od, od zwierząt, że w Człowieczeństwo powstało, jedna z teorii zakłada, że człowieczeństwo powstało w momencie, kiedy człowiek miał swój własny kamień, swój własny kamienny młotek i sobie tam kroił e, mięsko czy, czy, czy coś rozbijał tym młotkiem i to było jego. I od tego się jak gdyby zaczęła e, no rozwój tego, tego prymitywnego, ale już człowieczeństwa. A ten chce nas tego, a ta grupa, w której jest m.in. Joszka Fischer, Con Bendit, oni chcą nas tego wszystkiego pozbawić. Sprawa ma charakter paneuropejski i tutaj wsparcie również polskich transportowców i polskich rolników jest bardzo ważne, bo to myślę, że to likwiduje taką opowieść, którą nawet toczyliśmy przez ostatnie lata, że, że są jakieś istotne, sprzeczne interesy między Polską a Niemcami. Okazuje się, że te sprzeczne interesy są między elitą brukselską. I tak, Niemcami, dokładnie. które wykonują po prostu zadania, które są im narzucone, a, a Polską, która do przynajmniej niedawna władze stały po stronie ludzi, po stronie rolników, przemysłowców itd. itd. I właśnie tu powinno się troszeczkę zmienić podejście naszych elit politycznych do ro, właśnie tego rozgraniczenia między interesami brukselskimi a interesami Berlina, bo to nie jest tak do końca e, tożsame. E, i jeszcze co trzeba e, co należy zauważyć to nie jest protest rolników to jest tylko i wyłącznie to jest tak, protest, transportowcy kolejarze transportowcy lekarze wtorku, prawda tak, od torku rusza e, blokada e, wstrzymanie ruchu towarowego e, kolejowego a od środy wstrzymanie ruchu ko, kolejowego e, t, transportu e, e, Jezu, no bo po tym covidzie nie mogę czasami tak, tak, tak. Uciekać, no to jakbyś... transport kolejowy, Transport prawda? kolejowy normalny, ten personalny, ludzki, no, więc mm -hmm, to jest osobowy. Osobowy, o. Uciekło mi to słowo No tak, COVID-zie to tak się zdarza, to niestety. No, także ale wróci. Proszę, proszę mi wybaczyć. Nie, w ogóle rozumiemy wszystko. No, to są na pewno ważne sprawy i, i, i trudne, zastanawiam się i, i jak to będzie wpływać chociażby na nadchodzące wybory europejskie. No, widać, że elity europejskie zdradziły europejskich wyborców i już na bezczelnego po prostu idą w taką stronę ustanowienia tutaj jakiejś Republiki Brukselskiej, gdzie my będziemy tylko częścią jakiegoś województwa i, i będziemy mogli może, tak jak mówił Jarosław Kaczyński, decydować o tym, gdzie będą ścieżki rowerowe, ale i to nie do końca. Tak, na pewno to, 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 to ku temu zmierza. Natomiast tutaj jest jeszcze taka kwestia, że my tak naprawdę nie będziemy mieli y, żadnych praw. No mówię, po odebraniu, w, y, Spinelli zakłada odebranie, y, likwidację własności prywatnej, likwidację y, walut. Y, znaczy y, gotówki, likwidację, ta grupa Spinelli, y, likwidację, bo on już nie żyje, y, likwidację granic, likwidację narodów. Y, no to jest, no on trochę to jest... tak nie żyje jak Lenin, bo jest wiecznie żywy, bo te idee ciągle w, w, w ustach i w czynach jego następców są wdrażane Oczywiście. i no to bardzo przypomina tak naprawdę Sowiety, może w jakiejś nowszej wersji, ale również no kodliwej. Mi to przypomina sierpień, mi to przypomina sierpień, tą atmosferę, to wrzenie, to widać, że... I, aha, bo zapytałeś o, o, o jak, jaki to będzie miało wpływ na wybory niemieckie, Europejskie, jeśli chodzi o tak. Parlament Europejski. No to może mieć bardzo, bardzo zasadniczy wpływ, ponieważ. Ta, ten kordon, który jest wokół AfD, kruszy się ewidentnie. E, na przykład te protesty, e, ten kordon sanitarny, te protesty poparli już częściowo, nie, nie wszyscy, ale część polityków CDU. W związku z tym e, widać, że, że, że gra toczy się w tej chwili o, o odsunięcie, e, o, o likwidację tego kierunku, bo tam najbardziej agresywni są zieloni. Mhm. Eee... Krzysztof, a jeszcze jedno pytanie już na sam koniec. A... Czy myślisz, że te, że te protesty no, w Niemczech, największym, najważniejszym kraju Unii Europejskiej, najbogatszym, który najwięcej korzysta z euro, no i tak dalej, i tak dalej, to wszystko są przecież fakty, mogą doprowadzić do takich radykalnych zmian? w architekturze Unii Europejskiej, czyli to, co ja osobiście, ale jakoś nikt mnie nie popiera, postuluję od dłuższego czasu. Rozgonić Parlament Europejski, rozgonić Komisję Europejską, zastąpić ją delegacjurami parlamentów krajowych i jakimiś spotkaniami ministrów na odpowiednim poziomie, ale tych wszystkich europejskich biurokratów po prostu wsadzić do więzienia za nadużywanie kompetencji już ewidentne w przypadku próby zmiany traktatów bez zgody społeczeństw. Do więzienia to podejrzewam nikt nie trafi, bo z pewnego pułapu finansowego i towarzyskiego się y, już y, nie ląduje w więzieniu. Natomiast no, na pewno tam, ma... gdzie wylądują, tam gdzie Ludwik XVI, też teoretycznie no... stojący ponad prawem w, w, w swoim państwie. W każdym razie ma, ma, ma to duże szanse. Jest to, jest to pierwszy, chyba, tego rodzaju y, protest na taką skalę, który może spowodować zmiany. Pytanie tylko, czy bo wszystkie tego rodzaju protesty, rewolucje zawsze są prze, przechwytywane przez, przez jak, jakąś grupę. się znajdą. Tak, i teraz pytanie, kto to przechwyci? Krzysztof jeżeli... Załuski, pisarz, literat z Kaszub, proszę państwa. Na Kaszubach do e, widzenia, mówimy do uzdrzeni. Także do bardzo dziękuję, pięknie dziękujemy panie. za tą rozmowę. Tam był taki plakat, państwo widzieliście, co, co będziecie jeść? Pytali ludzie, czy chcecie jeść... Zdrową Białe. żywność rolniczą czy przerobione robaki. I to jest e, w skrócie e, obrazuje dylemat, przed którym stoimy. Bardzo pięknie dziękuję Krzysztofie za udział. Ja również Pozdrawiamy dziękuję za zaproszenie. serdecznie Ciebie i piękne kaszuby, a my proszę Państwa, e, kolejną rozmowę przeprowadzimy o tych zmianach energetycznych, które się dzieją, jak one naprawdę wyglądają.